Witam Was serdecznie. Transmisja na godzinę 17 miała być przełożona na dzień jutrzejszy. Udało mi się skontaktować z ludźmi, którzy naprawdę odważyli się powiedzieć prawdę. Co robią zakłady ubojowe, co zakłady przetwórstwa mięsnego wyprawiają w naszym kraju, jak bardzo poważnie dochodzi do łamania przepisów, a wręcz można powiedzieć do działalności przestępczej w marketach, przy współudziale, moi drodzy, sanepidu, lekarzy bojowych. Więc będziecie słyszeli, za chwileczkę zadzwonimy. Moja gorąca prośba, żeby ten program dość mocno rozszedł się, żebyście udostępniali go w grupach, żeby poszedł jak najszerszym echem w Polsce, żeby wszyscy Polacy dowiedzieli się, w jaki sposób to właśnie Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska w swoich latach poprzednich, a zwłaszcza w tych latach, proszę Państwa, ostatniego dwudziestolecia, 20 lat, można powiedzieć, dopuściła się takiego innego układu w produkcji żywności, w której ewidentnie, moi drodzy, dochodzi do trucia Polaków. To wielu Polaków już przez taką działalność i przez brak nadzoru nad produkcją żywności znalazło się na cmentarzach. To już wielu Polaków, proszę Państwa, ma choroby rakowe. Wielu choruje na choroby przewlekłe. To właśnie ten czynnik, proszę Państwa, który w Polsce ma miejsce, a nazywa się brak nadzoru i niefrasobliwość polityczna w zakresie, proszę Państwa, nadzoru nad produkcją żywności, to właśnie efekt działań państwa polskiego, polityków i polityki państwa, która naprawdę pozwala truć Polaków. Będziemy słyszeli w rozmowie, proszę Państwa, o przetwarzaniu zielonego mięsa. Mięsa, które tak naprawdę powinno trafiać do bakutilu. O mieleniu, proszę Państwa, kiełbas, które następnie są przetwarzane ponownie na produkt spożywczy. Będziecie słyszeli o tym, co nigdy byście w sposób normalny nie usłyszeli. Ja jestem naprawdę bardzo zadowolony, że pracownicy, oprócz tego, że kierowcy transportu, którzy wożą mięso, praktycznie bakutil na teren Rzeczypospolitej Polskiej, który jest przetwarzany w polskich zakładach przetwórstwa mięsnego, już się otwierają, zaczynają o tym mówić, jest tego na ten temat coraz głośniej, ale pracownicy, którzy przy tym pracują, pracownicy, którzy mówią, że na teren zakładów nie wolno wnosić telefonów komórkowych, nie wolno tego kręcić, dodają chemię, więc Polaka truje. Bardzo jestem zadowolony, że jest odwaga, pracowników zakładów przetwórstwa mięsnego, żeby to powiedzieć. Więc za chwileczkę połączymy się i zadzwonimy do tej osoby, która opowie, i będziecie słyszeli rozmowę telefoniczną moją z pracownikami zakładów. Bardzo bym prosił, tak jak mówiłem na wstępie, żebyście to udostępniali, żeby to poszło szerokim echem. Pytamy się, panie prezydencie Duda, pytamy się, panie kandydacie na prezydenta, panie Bosak, panie Korwin-Mikke, i pytamy się zarówno pana Trzaskowskiego, pana Biedronia i całej reszty. Co w tej sprawie macie do powiedzenia jako kandydaci na prezydenta, jaką macie koncepcję na rozwiązanie masowego problemu dotyczącego masowego trucia Polaków. Więc próbujemy się połączyć, żebyście Państwo mogli usłyszeć nie tylko to ode mnie, ale od pracowników zakładów przetwórstwa mięsnego. Więc audycja szerokim łukiem, puszczamy ją w grupy, udostępniamy dla znajomych, żeby wszyscy mogli usłyszeć na żywo, jak jest produkowana żywność dla Polaków, co jest wożone. Apeluję też do kierowców ciężarówek, którzy wożą chemię do zakładów przetwórstwa mięsnego, a więc te ADR-y, coraz więcej tego syfu trafia do żywności i jesteśmy truci. Więc dzwonimy, łączymy się i będziemy rozmawiali
na ten temat, jak wygląda produkcja. Dzień dobry, witam panią. Tak jak rozmawialiśmy wczoraj, jesteśmy już na wizji i chcielibyśmy porozmawiać na temat tego, co pani chce ujawnić o fakcie produkcji przetwórstwa mięsnego i produkcji wędlin na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakładach. Jak to wygląda od 20 lat? Jak funkcjonuje taki układ masowy trucia Polaków i przetwarzania bakutilu na produkty spożywcze, które konsumują Polacy, no i małe dzieci w parówkach? Witam wszystkich. Może od 20 lat, może troszkę to jest zawyżone, bo jeszcze 20 lat temu jeszcze się pojawiały państwowe zakłady, jeszcze były takie prywatne zakłady, które na te zakłady słowa złego nie powiem, ale teraz w hipermarketach, jak są z tyłu masarnie na zapleczach, przerabiają wszystko. To nie jest przyjemne, bo to tak ktoś pomyśli, że ja chcę komuś dupę smarować, ale nie, bo my ciężkie nasze zarobione pieniążki, nie mamy ich dużo, wydajemy, cieszymy się, przynosimy torby, gotujemy i co gotujemy? Nie wiemy, co tam jemy, smrody za przeproszeniem. Nie chcę brzydko mówić, bo to nieładnie, ale parówki każdemu odradzam. Z tych wszystkich molochów, z tych wszystkich małych masarni na zapleczach, we wszystkich hipermarketach, bo nie wszystkie mają, ale oni dążą cały czas do tego, żeby mieć gdzie z lady przerobić tacki. Tak to jest, tak się to odbywa. Do mielonego idzie, na ten się rzuca do naszczyku, rzuca się do solanek, filety, piersi z fileta, co się nie sprzeda, znowu wędzone i w koło jemy, nie chcę powiedzieć brzydko co. No co jeszcze mam powiedzieć? Wczoraj mi pani opowiadała, że mielone są, do wilka wrzucane są mięso zielone, że wrzucane są stare kiełbasy. Podgarle żółte, śmierdzące, że koło tego wystać nie można. Są takie prochy i takie przyprawy do parówek, bo do każdej kiełbasy jest przypisana, przyprawa. No i wtedy się robi frankoterki, kiełbasa śląska, kiełbasa toruńska, kiełbasa jałowcowa. Wszystko jest, to są wszystko przyprawy, a jak poczyta się to, a te przyprawy jeszcze tam palicho, ale te wszystkie kiełbasy, które nie są sprzedane, to się mieli i po trochu się wrzuca znowu do kiełbasy i w koło to idzie. To jest takie mętne koło, no. Co mam powiedzieć, jest to nieprzyjemne. Opowiadała mi pani wczoraj, że kwestia fałszowania dokumentacji też następuje przez market i zarówno przez wszystkie instytucje, które powinny nadzorować, więc musimy tutaj jasno i wyraźnie powiedzieć, że świadczy to o korupcji lekarzy, którzy powinni to nadzorować, bo przecież no wiadomo, przetwarzanie mięsa musi być pod nadzorem jakiegoś lekarza. W związku z powyższym, no mamy do czynienia na z ewidencją. Jest sanepid, na masarniach jest weterynarz. Na sklep, jak przychodzi pani z sanepidu, wszystko wcześniej wiedzą, bo sanepid się zapowiada, sprzątają, robią, podkładają, wywożą na bakutyl stare rzeczy. Sanepid ogląda, sprawdza szafki, wszystko fajnie, deski, noże, popatrzy na panie, popatrzy na lady jeszcze ściutko wymyte. Wraca wszystko, jak sanepid odchodzi i wszystko wraca z powrotem na polecenie pani kierownik. Ryba, dorsz, świeżutki, halibut, wszystko jest fajnie do loda układane, wystawiane, fajne ekspozycje, pomarańczki, pietruszka koło tego. A to wszystko jest miesiąc po dacie. Nie we wszystkich hipermarketach, nie we wszystkich, ale niestety tam, gdzie byłam, tam, gdzie widziałam, to po prostu karygodne. Nic pan nie zrobi, bo ludzie chcą pracować. Ludzie potrzebują na opłaty, na życie. I co pan się jako zwykły pracownik wychyli kierownikowi? Co się zrobi? Nic się nie zrobi. Ludzie chcą żyć. Masaż chce żyć, ekspedientka chce żyć i co więcej.
A każdy to niestety jest tajemnica i to jest zmowa milczenia, bo tego nikt nie powie, bo nikt rachunków nie zapłaci. Nikt nie przyjmie z opinią, że już coś tam gadała. Jak tylko wyczy ktoś coś, cokolwiek powie, no to już niedobrze, bo się pan wszystkim sprzeciwia. No, to nie jest to łatwe, nie jest to przyjemne, ale tak to się odbywa. Powiedziała pani, że żywność, która jest po terminie, trafia na jakieś punkty w marketach zwanym bakutilem, które powinny być utylizowane, więc sanepid zapowiada... Ja już daję kolegi. A, to kolega jeszcze nam opowie. Dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jakby pan mógł troszkę głośniej mówić, bo mamy taką możliwość, jaką mamy, żeby poinformować. Ja takie pytanie, bo mamy sytuację, tutaj koleżanka powiedziała, że żywność, która jest po terminie, trafia na bakutli tak zwany w markecie. W sytuacji kontroli sanepidu ta żywność wyjeżdża, jest robiony porządek, więc sanepid zapowiada się marketom, że przyjdzie. Po wyjściu tak naprawdę to wszystko z powrotem wraca, jest przetwarzane i podawane konsumentom. Oczywiście, oczywiście. To jest z powrotem poukładane tak, jakby to świeże było, wyglądało pięknie, ślicznie i to ludziom się ten gnój sprzedaje. A propos, to jest sanepid, a propos danego działu, na przykład działu mięso, jak tam produkcja się odbywa, no to nadzoruje lekarz, nie? No a lekarz tam, gdzie pracuje, to lekarza już półtora, dwa lata nie było lekarza w ogóle. A jeśli już przychodzi, no to wiadomo, że się to z zapowiedzią przychodzi i po prostu się to wszystko chowa, a następnie się to potem wraca i się przerabia dalej. Także zielone, spleśniałe się dokłada do kiełbas i dalej idzie produkcja w koło. Te kiełbasy znowu wracają i któryś raz z kolei te choróbsko ludzie jedzą i się trują nieświadomie. To możemy powiedzieć, że tak, no pana doktora, który powinien nadzorować kwestię uboju i przetwarzania mięsa, od 2 lat nie było na zakładzie, to kto podbija dokumentację i kto potwierdza stan faktyczny tego przydatności tego mięsa do spożycia albo do przetworzenia? Znaczy, proszę pana, jest HDI, tak zwane HDI mięsa, ale to jest, daje się gotowe produkty, daje się gotowe produkty do badań, które, kiełbasy, tam szynki na mielone, próbki dawane, nie, tak zwane. No to jeśli tam na przykład akurat tu, co, gdzie jesteśmy, to się próbek z kiełbas nie dają, co powinni dawać, to tylko było jednorazowe dane że ja także jednorazowo, a mielone biorą nam raz na miesiąc i jakikolwiek, żeby tylko zrobić świeże i więcej tam soli się daje, żeby się nie popsuło i gra. Można, także wszystko jest cacy. No. Można powiedzieć, że zielone, stare mięso, które tak naprawdę już powinno być zutylizowane, jest dodane do kiełbas, jest przetworzone i to konsumenci, kupują. Oczywiście, oczywiście. Zgadza się. Wzbogacane jest chemicznie, polepsza się smaku, więcej przypraw się dodaje, żeby zabić zwrot tego zielonego mięsa, nie? Czy tych starych węgli. Także jest wesoło. No. Jak państwo tam na przykład, no bo nie sądzę, że to wy, ale wasi koledzy gdzieś tam w pracy dodają tą chemię do tej żywności, bo mamy do czynienia tutaj z azotynem sodu, z fosforanami i innymi rzeczami. Czy to w ogóle ktoś nadzoruje ilość dodawanych, czy to jest po prostu tak wsypywane na oko, aby nie, tylko nie śmierdziało? To się waży na miejscu. Na miejscu dodajesz, jaką ilość tam robisz, tam według wagi, ilość mięsa dodajesz, to luźno, nie? To można powiedzieć, że w rozumieniu takim, takie zielone mięso, to tak jakbyśmy sobie
trupa zmielili i dodali do kiełbasy i praktycznie dodali tylko związków chemicznych i zjedli. Trupa. No niedosłownie, takie... niedosłownie, no. Mówię tu o mięsie, nie? No mówię o mięsie zielonym, to już takie mięso zielone. No wiadomo, że każde zwłoki się rozkładają i w pewnym momencie mamy do czynienia już z jakimiś procesami rozkładu mięsa, bakterii. Rozkładu mięsnego, oczywiście, no jest rozkład i niestety bakterie nietypowe jemy. Czy one są twarzone, uwędzone, to nieważne, tego nie zabije, tego się nie da zabić. Naprawdę, tego się nie da zabić temperaturą i wędzeniem. Czy pan uważa, że te wszystkie choroby, które mogą wynikać u ludzi właśnie i choroby wieńcowe i sercowe i układu krwionośnego, żołądka mogą wynikać z faktu takiego, z takiej żywności, bo przecież na pewno wiele lat pan pracuje jeszcze pewnie za komuny, za takie rzeczy, no proces niebywały karny i można by było kupę lat wyłapać. Oczywiście, teraz nie ma nadzoru, nie ma kompetentnych majstrów, nie ma jakościowców i nie ma technologów. Nie ma na miejscu. To co mówi pan minister Ardanowski w swoich wypowiedziach, że żywność jest bezpieczna, że nadzór nad tym funkcjonuje, jest to bajką po prostu. Oczywiście. I tak to funkcjonowało za Platformy Obywatelskiej, PSL-u i dzisiaj funkcjonuje za Prawa i Sprawiedliwości. Takie bezprawie, można powiedzieć, trucia masowego Polaków. A jak wygląda to w kwestii tych ryb, które państwo mówiliście, że ryba od 1 kwietnia potrafi leżeć do końca czerwca, można powiedzieć. No to miesiąc czasu. No jeśli pan przekłada to w lodzie, płucze pan, płuka, żeby zachować jakokolwiek jakość, rozumie pan to, i cały czas leży na tym lodzie, w soli pan umyje, no to wiadomo, że to zachowuje, sama sól sobie jest konserwantem, także jest to wytrzymałe, niby. A jak te kurczaki na rozbiorze, jak to wygląda, bo wczoraj tam koleżanka mówiła, że to katastrofalna rzecz, że to się w rękach rozlatuje, to możemy powiedzieć, że no jakieś katastrofalne rzeczy są w Polsce przetwarzane na produkty spożywcze. Znaczy, no tutaj też, no ma pan rację, oczywiście, że to się rozlatuje, no wiadomo, sama produkcja jest goniona, produkcja chowu drobiu jest, wiadomo, goniona, nie? I czym szybciej to urośnie, tym jest bardziej to słabsze i chemiczne. Wiadomo, że to jest karmione i gonione, żeby to szybko urosło i sprzedać to jak najszybciej, ale w jakości utrzymania terminu tego, jako świeżości, tego ciężko utrzymać ze względu na to, że to jest jedna chemia i ciężko to utrzymać, a tym bardziej to spożywamy i działa to nam na układ. A proszę mi powiedzieć, co z tą praktyką rozpakowywania parówek berlinek, bo wczoraj koleżanka wspomniała, że parówki berlinki, które tracą terminy przydatności do spożycia, tak naprawdę powinny zostać zutylizowane, są rozpakowywane i sprzedawane są konsumentom jako produkt świeży. Przebijane są daty przydatności do spożycia i ewidentnie no tutaj mamy do czynienia ze sprzedażą nieświeżego produktu, który jest po terminie przydatności do spożycia. Proszę pana, no to się rozpakowuje i sprzeda jako luźny towar. Podkładka jest jakoś świeżo dawana, a podkładka z zakupu jest świeże, a luźny się sprzedaje potem. Aha, to tak znaczy... Samo, proszę pana, ale to tak samo jest ze słodyczami, ze wszystkim, co idzie rozpakować i sprzedać luźny towar. Słodycze to samo pan ma. No ale producent... Jeśli się sprzedaje w moloku luźne, to zazwyczaj to jest po terminie. Podkład jest fakturą, jest świeżynka, a reszta idzie jako... To można powiedzieć... ...terminowany towar. Ale można powiedzieć, że producenci wystawiają faktury na kwestie podkładek. Nie. Producenci sprzedają towar do danego sklepu czy molocha, ale świeży sprzedają, ale ma pan jako podkładkę, tylko ma pan
nie kupuje pan 10 kartonów, tylko kupi pan jeden jako podkład, że pan ma fakturę, rozumie pan? Ja rozumiem, tylko że jeżeli traci przydatność do spożycia, no to wie pan, no, w jakiś sposób musi być to zahachmęcone, bo przecież wiemy, że przychodzi albo spakowane w porcjach po 5, powiedzmy, parówek, jak w przypadku berlinek, a w sytuacji, kiedy sprzedawane są luzem, no to przecież sklep kupuje na fakturze i luzem parówki na kilogramy i zarówno w opakowaniach. To przecież nie zgadzałaby się kwestia sprzedażowa na kasie. Chyba wszystko idzie zrobić. Fałszują. Znaczy to idzie zrobić. No to wszystko na kasie będzie pasować, bo faktury, które pan zakupił wcześniej, na fakturę parówki, które się nie sprzedały i zostały rozpakowane, luźne i zostały sprzedane, to ma pan podkładkę ze świeżego towaru. I to wszystko pasuje. Wszystko pasuje według zakupu, tylko to już jest po terminie. Ten luźny towar jest sprzedawany po terminie. To co pokazywałem na filmach dotyczących, można powiedzieć, Tesco, czy tam Auchan, to takie mechanizmy, można powiedzieć, że w tych marketach funkcjonują. Proszę pana, nie wiem. Aha. Nie wypowiadam się na temat nas firm. Nas firm się nie wypowiadam. Okej, okay, rozumiem. Rozumiem. No bo wie pan, ja próbowałem jako konsument dotrzeć do dokumentacji dotyczącej pochodzenia tego mięsa i tak naprawdę można powiedzieć, że sieci handlowe bardzo ukrywają przed konsumentami dokumenty przydatności do spożycia, ADR-ów, powiedzmy, tej dokumentacji takiej związanej ze składem związków chemicznych. Tego nie widzimy. Konsumenci nie mają pojęcia tak naprawdę, co to jest azotyn sodu. A azotyn sodu jest w rozumieniu takim bardzo niebezpieczny i jest rakotwórczy, no bo zresztą nawet widzimy, że sokołów wycofał, Tarczyński wycofał w sokolikach, ale to tylko w sokolikach wycofali z procesu jak gdyby konserwacji mięsa azotyn sodu. Niemniej jednak we wszystkich produktach spożywczych, w tym mięsie, w tym przetworzonym właśnie w parówkach, wędlinach, no mamy do czynienia z azotynem sodu, a jest to substancja uznana za rakotwórczą. Oczywiście, zgadza się. Powiem szczerze, że jestem przerażony, ale jestem bardzo dumny, że są Polacy w tym kraju, którzy mają odwagę zadzwonić i opowiedzieć o tym procederze, bo czas najwyższy, aby to ukrócić, więc trzeba powiedzieć jasno, że ta idea połączenia tych pięciu instytucji w jedną instytucję, to już teraz wiemy, dlaczego wojewódzkie sanepidy tak naprawdę nie chcą połączenia i zrobienia jednej instytucji, która będzie nadzorowała, no bo mamy do czynienia z układem mafijnym, w którym najprawdopodobniej możliwe, że występuje bardzo duża korupcja, bo to przecież potężne ilości finansów. Może być. Może być, tak, oczywiście. Oczywiście. To wszystko jest po cichu utajnione, żeby to wszystko miało, funkcjonowało jakoś, wie pan. No rozumiemy. W ogóle w kraju. Każdy chce żyć, jak to mówią. Nie, no ja rozumiem, że wie pan, no ludzie to robią, żeby przeżyć, tylko do jakiego poziomu żeśmy niestety upadli, że we własnym kraju staliśmy się niewolnikami grupy jakiejś kapitałowej, która za wszelką cenę sprzedaje rzeczy nieprzydatne do spożycia Polakom i jeszcze bezczelnie wmawia, że to jest zdrowe przy braku nadzoru Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i zarówno Ministra Rolnictwa, bo przecież tu świadczy o tym to, co pan mówi. Jeżeli lekarza nie ma przy kwestii jak gdyby przetwarzania tego mięsa w ubojach, to samo, co widzimy, co pokazuje TVN, no to mamy z jakimś poważnym gangsterskim mechanizmem, który truje Polaków i skraca nam życie, bo przecież taka żywność skraca nam ewidentnie życie. No i Big Pharma się bardzo cieszy, bo przecież zarabia na tym.
Oczywiście, zgadza się, zgadza się. Co pan uważa, że należałoby zrobić, co konsumenci powinni zrobić w takiej sytuacji? No powinniśmy albo wymienić polityków i domagać się kwestii no, Agencji Bezpieczeństwa Żywności, polskiej normy, bo one przecież funkcjonowały do 2004 roku. Oczywiście. Bez takiego czegoś nie ma możliwości, żebyśmy coś zrobili, więc konsumenci w sposób nieświadomy, kupując takiego kurczaka w marketach, czy to powiedzmy z małych zakładów, nieświadomie kupują sobie truciznę i stare produkty spożywcze. Jest to naprawdę przerażające, powiem panu, co pan mówi. Ja koleżankę jeszcze mam, momencik. Panie Marcinie, jak jeszcze mogę dodać, tak? To bym bardzo chciała powiedzieć, że polityk też to je, polityk nawet nie zdaje sobie sprawy, bo ludzie są z łapanki na zakłady brane przy zawodu rzeźnik, masaż, wędliniarz, ten zawód jak piekarz, rzeźnik wyginął. Przychodzą ludzie z ulicy, jeden tam mądry im to pokazuje, jak to robić, a ktoś, kto jest ze stałym stażem dużej pracy, to głową kiwie i o rozum przychodzi i takiemu się nic nie potrafi przemówić, że to nie wolno, że to były takie procedury i takie, że nie można tak robić, bo on, jego ktoś zrobił kierownikiem, on jest mądrzejszy, on to lepiej sprzeda. Ale i koniec. Kierownik... Nic pan nie zrobi z tym, nic pan głowy muru nie przebije. Pan nawet nie wie, co je. Ludzie się nie godzą, głową kiwią, ale ludzie muszą żyć, muszą prąd zapłacić, czynsze popłacić, żyć. To nie da rady. Rzeźnik, jak sobie kupi kawałek mięsa, to se sam zwykły we czosnku uwędzi na ogródku, czy komuś da uwędzić, czy teraz różne takie są garki, co se pan zrobi, nawet mięso upiecze, ale naprawdę nie zrobi się nic. Do pana szacun, ale głowy murom się nie przebije, naprawdę. Nie, no to bym... Dlatego... Nie zrobi pan nic. Dlatego mu... Są mądrzejsi, oni wiedzą, oni są... To jest, wie pan, ja mówię, to jest głupi cwaniak, bo kiedyś mu to wszystko wróci. Grzyb będzie chory i wtedy będzie płakać z jego jedzenia, ale on tego nie kupi. On jest... Ach, nawet pan połowy nie wie, nawet to, co się dzieje, nie warto mówić, choć mi przykro jest, mi przykro, bo człowiek ma sumienie, wszyscy chodzimy, prawie cała Polska jest katolików, wszyscy robią w imię Boga, wszyscy bogobojni, a człowiek człowiekowi potrafi takie coś zgotować. Zgotować pieniądz, robi swoje. No właśnie... Opowiadała mi pani wczoraj, jak to kierownik stare mięso peklowali w bułkę tartą, w peklo jakieś peklo. Nie, 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 niech pan posłucha. I kotleciki robili, dawali pracownikom do próby. Raz zrobi mielone, drugi raz, trzeci raz ściągnie to z lady, bo to nie schodzi, bo dziennie mielone nie schodzi, jak ciepłe bułki, absolutnie. To na czwarty raz da bułki, da czosnku, da soli, peklo soli. I upiecze w piecu i klopsiki są i ludzie mniam, mniam, jedzą, on tego nie spróbuje oczywiście, tylko zawoła jakiegoś pracownika, najlepiej też sprzątaczkę, żeby spróbowała, czy to on dobre zrobił. Ta potwierdzi, no bo co, jak smakuje, no to mu wystawiać. I już jest do ludzi. I jest tyle rzeczy, ale no sami ludzie chcą to kupować, sami ludzie chcą to kupować, bo przecież czy ciężko się samemu zrobić w domu, ale no jest taki świat, no są wszystkie dostępne jedzenia, kluski, nie kluski, czy my wiemy jak tam jest zrobione, też nie wiemy, gdzie to. No podejrzewam, że w takim samym mechanizmie przestępczym, jak pani opowiada tutaj przy mięsie, mamy do czynienia we wszystkich tych sektorach. Nie wiem właśnie jak tam jest, ale niekiedy warto się samemu rolatki upiec, a nie wygodne paniusie, brzydko powiedziawszy, bo to i człowiek zagoniony, nie można powiedzieć paniusie,
niż te rolatki ze sklepu takie kupić, już upieczone ze sosem, a ręce na koniec wszyscy w tym sosie maczają, jest myte są miseczki, a potem znowu sosik idzie. Kapustki to samo, różnych dobrych firm, świeżuteńkie kapustki są wkładane do miseczek i później od nich lady są specjalnie reklamowane, jakie to świeżynka, a rączki każdy wymoczy. Na rano przed otwarciem znowu wszystkie kapustki, suróweczki idą. I wszyscy jedzą i wszystkim smakuje. No co więcej, co może pan więcej? Handlowiec jest na to, żeby pochwalić, cudowne, smaczne i na to się kończy. I świeżynka. No ale panie Marcinie, to do ludzi takich, co gotują, chcą zjeść trochę dobrze, to pomyślą. A tak, czy ja wiem, czy to warto mówić? Ludzie zaczną hejtować się, wyśmiewać. Ja nie wiem, czy to warto. Wie pani, no, ale chciałbym wrócić do czasów, tej komuny, bo wie pani, no... czasów komuny to panią babcia powie, to i ludzie z targu powiedzą, to był zapach, szyneczka to była na święta w siatce, czy cokolwiek, była surowa szyneczka, to była inna produkcja przede wszystkim, to szło mięso, szły przyprawy, sól, pieprz, czosnek, kolendra i to nie ma bez porównania tego, to były kiełbaski, to była chwała naszego narodu, to była chwała naszego narodu. A jak wyglądał nadzór w czasach komuny w produkcji na taką żywność? Był nadzór, bo byli ucznie, przychodzili, zaczynało się od podstaw, od wieszania kiełbasek się przyszło, na rozbiorze to się stało, się pojemniki przygotowywało, druga klasa. Pana dopuścili do stołu, a tak jak do produkcji, to tylko kiełbasy na wózki wieszać, nic więcej. Kiełbasy ale to było nie do pomyślenia, żeby, wie pani, przetwarzać jakieś stare zielone mięso, dodawać. Wszystko całkiem było inaczej, wszystko jest bez porównania i ludzie, którzy mają staż długi pracy, to po prostu już nie ma sił. No to, co się teraz zrobiło, to nie ma siły. I po co komuś tłumaczyć, po co jak przyjdzie jeden z drugim i powie, co to, ona specjalnie reklamę robi, bo i się robi. Nie, to nawet nie ma sensu. A niech mi pani powie tak, czy możemy powiedzieć, że wzrost chorób rakowych w Polsce przez tą chemię, która jest dodawana właśnie i do parówek, i do tych wędlinek, które konsumujemy, im czyż ludzie, 100 tysięcy osób choruje na raka w Polsce, może być spowodowany właśnie taką żywnością, tym, co się Panie dzieje? Panie Marcinie, ja nie jestem lekarz, ale powiem tak, z mojego doświadczenia, nie jestem, broń Boże, lekarz, ale słucham pana doktora, jak mogę powiedzieć, jakiego szacun do pana doktora, to jest tak samo autorytet najlepszy do mnie, jaki jest i pan, że to mówi pan doktor, tłumaczy pan doktor, nie kupujcie ludzie, zróbcie se, kobiety zróbcie. Kobieta, mąż zarobił tyle, że kobieta mogła być w domu, kobieta mogła ugotować, mogła iść kobieta do pracy na pół etatu czy cokolwiek, ale nie musiała tak gonić za pieniędzmi jak teraz. Szczerze, nie musiała. I był dom posprzątany, i ugotowany obiad. Jak my na wsi, to był ogród, było pole, było wszystko zrobione. No teraz na wsi... A teraz ja wiem, broń Boże, nie powiem nic. Ja tak samo pracuję, cieszę się, że mam pracę, ale to, co się dzieje, to jest chore. I choroby mogą być, ale ja nie jestem lekarz, bo jak wrzucimy w siebie tyle chemii, ile ja się boję olej rzepakowy kupować. Ja wolę masło klarować niż olej kupić, bo tyle się mówi, doktor cały czas mówi o tych wszystkich pestycydach, o tym wszystkim, co tym, o tym randapie, na zdrowy rozum, no jak oni suszą tym randapem, no ludzie, jak taka chemia mi nie zeżre wątroby i wszystkiego, jak nie pociągnie. To, że nie jestem człowiek lekarzem, to nie znaczy, że człowiek jest aż tak głupi. A proszę... ludzie nadal kupują, no niestety, no musimy jeść, nie ma się ludziom co dziwać, mąkę potrzebujemy, no wszystko ludzie potrzebujemy, a tu co kupić? A mam do pani taką gorącą prośbę, bo chciałbym się dowiedzieć. W tym zakładzie, co państwo pracujecie, jest magazyn na pewno z chemią, która jest dodawana do tej żywności. Jest to duży magazyn? Dużo jest tej chemii, która jest stosowana? Nie.
Ja panu tłumaczyłam, to jest do każdej kiełbasy jest przypisana przyprawa. Do kiełbasy śląskiej śląska, to się zamawia, się cokolwiek kończy, to już są wszystko gotowce. To są gotowce, to są firmy, które przychodzą, długo są już na rynku polskim i to wszystko jest przypisane do danej kiełbasy. Śląska do śląskiej, toruńska do toruńskiej, to są przyprawy. Te przyprawy wiadomo, tylko tam chemia, ale to jest pikuś, co inne rzeczy się dzieje. Jest to naprawdę zatrważające i to, co słyszymy, to, co ma Pani odwagę powiedzieć, to, co mogą ludzie usłyszeć, że nie tylko ode mnie, ale od ludzi bezpośrednio pracujących w zakładach. Ale w tych zakładach wszyscy wiedzą. Kto wie, to dokładnie wie. Ale tak jak panu tłumaczyłam, że ci ludzie muszą zapłacić rachunki. Ludzie nie są nie wiadomo jacy bogaci. Nie siedzą na pieniądzach, z miesiąca na miesiąc żyją i niestety trzeba pracować. No nie może powiedzieć dzisiaj to, jutro to trzech powie, a czterech powie, co mnie to obchodzi, nie wiedzą. No Aha, nie jest tak do końca. Nie, nie, nie. rozumiem, że na te zakłady, na ten zakład, który Państwo wchodzicie normalnie, nie możecie mieć telefonów komórkowych, Tak, jakiegoś aparatu, żeby nagrać coś. Nie do... absolutnie. To z góry na dół i się zostawia od razu na portierni telefon. Papierosów, kto pali, nie może. Ja nie palę, no niczego alkoholu, no to wiadomo, bo to jest rzeźnia, to są noże, to wiadomo. Ale pomijając to, co się dzieje, to ludzie widzą w koło, jeden koło drugiego stoi i się śmieje. No i widzi pan, no, śmieje jedni po cichu, mówią drudzy głośno. Ja powiedziałam, że tego wstrzymać nie mogę, bo to są moje dzieci. Jakby nie wiedziały, ja bym sama nie pracowała w takim, no to moje ciężko zarobione pieniążki idą na takie rzeczy. No ludzie, no to co się choroba jeszcze występuje, że No, nie ma. A dalej, własne życzenie człowiekowi to robi. dalej taki stan rzeczy, jeżeli będziemy w Polsce utrzymywać, to trzeba powiedzieć jedno, że no, naród polski będzie wymierał przy takiej żywności. To jest katastrofalna Przykro. Ja rzecz. bym tylko chciała, żeby były większe kontrole. Bo taki kierownik, jak słyszy kontrola, to ten kierownik się wyżywa na pracownikach, a pracownik się cieszy, że mu trochę tam koło dupy ktoś robi. Bo to wtedy on się boi. Bo weterynarz do końca nie wie, co się dzieje. Naprawdę. Weterynarz nie wie do końca, co się dzieje. Bo jak przychodzi weterynarz, albo nie, jest pianowany, sprzątany, czyściutko, no to musi być sacy. Najlepiej się nic nie odzywa, tylko jak konie łyb na dół. Tak, bo tego jest kierownik. I no, No, co ale to dzisiaj jest, wie pani, do was, dla mówiąc, mnie. panie Marcinie, wszyscy, którzy mnie słyszą i na pewno jest ktoś, kto jest rzeźnikiem, to on to potwierdzi, bo on wie, no ale co ma zrobić, no co? Ale wie pani, no to dla mnie to jest chore, że na przykład sanepid jako instytucja nadzoru nad Ale produkcją, nad bez. sanepid nie wchodzi na rzeźnię. Jeszcze raz musimy to Ja odrębnić, tak, że weterynarz na sanepid rzeźnię, nie wchodzi na a sklep. sanepid na sklep. Tylko w Tak. ogóle dla mnie, wie pani, to jest chore, że instytucje państwa, które są odpowiedzialne za nadzór nad produkcją żywności, zapowiadają się w ogóle, że będzie kontrola. O, te słowo pan dobrze właśnie powiedział. To słowo mówimy sobie właśnie po cichutku jeden przy drugim, że powinno być to znienacka. No Bardzo słusznie. To panu to dobrze się mówi. A nie, że się zapowie tydzień albo 3 dni i wtedy już jest koniec przygotowanie wszystko i planowanie i szorowanie i cokolwiek. Tak, to pan dobrze powiedział, no ale tego nie zmienimy. To tak jest, no i niestety. No, ja powiem pani tak, no, jedna z kierowniczek z sieci dużej handlowej Auchan opowiadała mi, że właśnie panie z sanepidu przychodzą, dostają swoją gratyfikację, dostają swoje Aha, to jest reklamówki. obowiązkowe. To wiadomo, no. Korupcja. Można powiedzieć, No. korupcja kosztem zdrowia To już Polaków. nie wnikam, to nie wnikam, bo to może jeszcze ta kobiecina jeszcze troszkę tam dostanie, to już nie wypominajmy i tego, No tak, ale wie bo pani, to się nie jeżeli. robi przed pracownikiem i to tak nie wolno. Wszystko, no. Co No, więcej dodać, chore. co ująć, no nie ma Chore. więcej co. Ja chciałem pani bardzo podziękować za ujawnienie, też apeluję
do większej ilości pracowników, żeby to nagłaśniali, żeby się nie bali, żeby mieli taką cywilną odwagę, jak pani to powiedzieć, bo to czas najwyższy, żeby też posłowie, ministrowie usłyszeli ten stan faktyczny, ale w szczególności wyborcy, bo to oni, wybierając tych swoich posłów, którzy na taki stan rzeczy pozwalają, no, ponoszą później konsekwencje, bo tutaj przecież taka produkcja żywności dotyczy nas wszystkich, czy to będzie wyborca PiS-u, Platformy, czy PSL-u, czy Konfederacji, wie pani, no to nie ma znaczenia. No, ostatnio, bo pani wie dobrze, że ja startowałem z Konfederacji Tak, szacun dla pana, szacun dla i ten pana. temat poruszałem, pokazując jednocześnie raport Najwyższej Izby Kontroli. No, dzisiaj pan Korwin-Mikke mówi, że odcina się ode mnie, bo uprawiam demagogię jak Borys Budka, no a normy na żywność w Polsce są zawyżone. To jest absurdalna wypowiedź. W kontekście tego, co słyszymy od pani, no to ten człowiek nie ma w ogóle chyba pojęcia. Bo nie przychodzi, a jak gdyby była taka delegacja, to mówię panu, z podłogi można i ze ścian jeść. Ten pan jest nieświadomy, co mówi. My mamy zabronione, pan sam wie, żeby to w ogóle mówić. No i co więcej, co więcej? Jedynie co życzę nadzoru weterynarza, bo nie można na wszystkich weterynarzy powiedzieć, bo to nie każdy weterynarz wie, co się dzieje, bo już byłam w takim zakładzie, co weterynarz go zamknął, bo jak to zobaczył, to się wściekł. Nawet błaganie i cokolwiek przekupstwo nie dało rady. My z radością poszukali sobie innej pracy, bo to już nie szło patrzeć. I powiem panu, że tak powinno być przede wszystkim nadzór i nie przekupstwo. I sanepid znienacka, doktor znienacka. No co ja więcej mogę panu powiedzieć? No, pan naprawdę dużą robotę robi, bo pan ludzi uświadamia, no ale nie każdy też rozumie, nie wczuje się. Ludzie fizycznie, niektórzy nie pracują, nawet nie wiedzą, co to jest fizyczna praca. Jak pan ubierze buciory po 12-16 godzin jest w takim zakładzie. Pan przyjdzie, to tylko się wykąpać, położyć i żeby nie zaspać. Telefon koło siebie, koło głowy, żeby wstać rano. I tak muszą ludzie pracować. To nie jest łatwy zawód rzeźnik. Nie, nikt nie myśli, że to jest tak łatwo, że weźmie nóż i byle jaki głąb zabije, bo to teraz pistolet zabije i to nie jest to tak łatwo. Nie. A poza tym tyle godzin na nogach stać jeden koło drugiego na taśmie. Nie jest nic przyjemnego. Ludzie muszą wyjeżdżać do Holandii, do Szwecji, do Norwegii. Norwegia i Szwecja, to wiem, że chłopcy bardzo chwalą. No co jeszcze więcej powiedzieć? No, życzę powodzenia, wytrwałości, no żeby nam lepiej było, no bo co więcej, no No dzięki nie takim wiem. ludziom jak pani możemy sprawę nagłaśniać, możemy to pokazywać, obnażać stan rzeczy, uświadamiać właśnie ludzi, co się dzieje w naszym kraju, więc to naprawdę wielki szacun dla pani. Wiem, że pani jest dzisiaj po całym dniu pracy, więc Tak, chciałem. od 4 rano do 16 jeszcze majster prosił, żebyśmy zostali. Ja powiedziałam, że nie, bo już wysiada mi organizm. Ja już nie jestem 20-latka ani 30-latka. Niestety, od rana wyłudziliśmy na 15 minut na przerwie. To była nasza przerwa od 4 rana do 16. Herbatka i dwie kromki chleba i to jest to. I ręce wysiadają. Każdy rzeźnik, który jest na produkcji, kręci kiełbasy, wiesza. Chłopcy są na kutrach, na wilkach, masy przygotowują, są padnięci, jak wchodzimy do szatni. Chciałbym pani podziękować za tą wypowiedź dzisiaj, życząc jednocześnie odpoczynku i Ja dziękuję, dziękuję dziękując. sygnałowo, tak, ja dziękuję panu, naprawdę szacun, bo ja pana znalazłam, ja pana włączyłam w pracy, ja chłopcom pokazałam, że ktoś coś wie, ale nie do końca, bo pan dużo wie, pan wiedzę posiada. Ale ludzie, no tak panu mówię, nie dziw się pan ludziom, bo my nie jesteśmy bogatymi ludźmi. Rzeźnik jest biedny, bo nie zarabia po 6 700. To nie jest łatwy zawód. Do No. zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję Jak pani kogoś również bardzo. uraziłam, bardzo przepraszam, Nie, no ale. powiedziała pani szczerą prawdę, najszczerszą, którą powinien naród polski usłyszeć.
i wiedzieć, co się dzieje. Bardzo Pani dziękuję, życząc Ja również do usłyszenia. Miłego Już wieczoru. papę robię i już dyskusję do znajomych dzwonię, bo byli wszyscy ciekawi, na żywo oglądali. No, kto mnie zna, to wie, że nie kłamałam. Do widzenia, do Dziękuję bardzo, usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Proszę Państwa, usłyszeliście Państwo szczerą prawdę od kobiety, która pracowała w zakładach jeszcze za czasów komuny, ale i zarówno w chwili obecnej pracuje w tej tak zwanej demokracji, w wolności, w której, proszę Państwa, mamy do czynienia z patologiczną sytuacją. Mamy sytuację, w której, proszę Państwa, minister rolnictwa Jan Pan Krzysztof Ardanowski, pan główny lekarz weterynarii, pan Konopka, zarówno pan główny inspektor sanitarny, pan Pinkas, wychodzili i na konferencji prasowej mówili jasno i wyraźnie, że, proszę Państwa, system przetwórstwa w Polsce jest bezpieczny. Wychodzili tam przedstawiciele jeszcze Ministerstwa Zdrowia, pan chyba od pana Szumowskiego, ale jak Państwo wiecie, na sejmowych komisjach rolnictwa pokazywałem norfosykcynę, antybiotyk, który jest podawany, a jest uznany za antybiotyk zakazany w podawaniu zwierzętom, których tkanka jest przetwarzana na produkt spożywczy. Było to na komisji sejmowej, proszę Państwa, w obecności właśnie tych wszystkich ministrów, łącznie z przedstawicielem Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Zdrowia. Nawet nikt, proszę Państwa, z tych osób do dnia dzisiejszego nie zainteresował się, w jaki sposób, skąd wszedłem w posiadanie butelki norfosykcyny, w jaki sposób ją wniosłem na teren Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i ja wyszedłem z tą butelką norfosykcyny, przekazując ją jednocześnie posłowi Prawa i Sprawiedliwości, żeby się w końcu zainteresował, ale szczerze mówiąc nie ma problemu, żeby sobie dostać butelkę norfosykcyny, czy tam powiem metronidazolu, który jest zakazany, a podawany zwierzętom. Nie jest to żaden problem dzisiaj u nas w Polsce, ponieważ to jest normalnie w obrocie handlowym drobiarzy i trzodziarzy. Firmy zajmujące się tuczem nakładczym, proszę Państwa, mają pełną gangsterkę. Podali mnie do sądu, więc jestem bardzo szczęśliwy, że ta sytuacja, ta sprawa zaczyna wypływać, po prostu gówno się zaczyna wylewać i że w sądzie będziemy mogli bardzo poważnie na ten temat dyskutować. Skierowałem też zawiadomienia z artykułu 118 kodeksu karnego, więc ludobójstwa. Jest to działalność przestępcza, proszę Państwa, tych firm zajmujących się tuczem nakładczym, ale i zarówno tych firm zajmujących się przetwarzaniem tych produktów i dodawaniem tej chemii. Dopóki taki stan rzeczy w systemie, proszę Państwa, prawnym będzie dozwolony w Polsce i nie będziemy mieli Agencji Bezpieczeństwa Żywności norm i kontroli nad tą żywnością, możemy powiedzieć jasno, Polacy będą umierali na raka. Apeluję też do kierowców ciężarówek, żebyśmy robili tego typu transmisje, żeby oni zadzwonili, żeby powiedzieli, jakie ilości ADR-ów wożą, jakie ilości na zakłady przetwórstwa mięsnego wjeżdża tej chemii, bo wiemy, ja rozmawiam z pracownikami, ale liczę na odwagę taką męską, w której będą mogli opowiedzieć, ile tej chemii, tak jak zakłady przetwórstwa mięsnego, tych ADR-ów, to wszystko, proszę Państwa, wali się w żywność. To nie tylko, proszę Państwa, mięso. Tu zarówno sery, to warzywa, to szereg jeszcze innych produktów spożywczych, które Polacy konsumują. Jesteśmy, proszę Państwa, pod gatunkiem w Unii Europejskiej i na taki stan rzeczy nie możemy sobie pozwalać. Nie może być tak, że do niemieckiego Lidla trafiają produkty wyższej jakości. Nadzorem są objęte, a do polskiego obywatela można przysłać śmietnik i zrobić z polskiego obywatela bakuty. Wiemy, że firmy niemieckie, które sprzedają jogurty pod taką słynną nazwą, nie będę jeszcze tutaj wymawiał, bo już 4 procesy sądowe mam, łącznie nawet z panem Kołodziejczakiem, który powinien ze mną walczyć o to i tak bardzo mocno walczył o zdrową żywność, wymieniając czapeczki z panem ministrem. Widzicie, nic w tej sprawie nie zrobił. Nic nie zrobił dla polskich konsumentów. On nie walczy o to, żeby w
wprowadzić normy, żeby tego przestrzegać, tylko najlepiej by było, żeby do nas nie importować, a nasze eksportować. Więc widzicie, że u nas nie jest tak naprawdę ze wszystkim w porządku i do końca bezpiecznie. Konsekwencje ponosimy wszyscy, więc wszyscy zastanówcie się, idąc do urny wyborczej, wybierając tego posła, wybierając tego prezydenta, czy wybieracie osobę, która tak naprawdę będzie godnie was reprezentowała, czy będzie stała na straży interesu narodowego, interesu polskiego. I tutaj Korwin-Mikke do ciebie. Jeśli nie masz pojęcia, nie wypowiadaj się. Jeśli nie masz pojęcia, nie posłuj. Nie bierz pieniędzy z konta podatników, nie bierzcie subwencji partie polityczne i nie pozwalajcie truć Polaków. Kiedy pozwalacie, bierzecie subwencje i wy w myśl tego wmawiacie, że jesteście partiami patriotycznymi. Tak właśnie też odnoszę do Konfederacji. Jeżeli ktoś nie rozumiał, dlaczego nie współpracuje z Konfederacją, to właśnie dlatego, że nikt nie mówi o sytuacji, o której mówię ja. Proszę Państwa, rzecz jasna, wszyscy mówią w naszym kraju kandydaci, jak to trzeba, i Biedroń, który może nie ma pojęcia, chyba ta jego kampania w mojej ocenie, kiedy ją oglądam, w wypowiedziach jest chyba najbardziej merytoryczna i można byłoby się z nim zgodzić, że nie skłócajmy się jako naród, tylko zacznijmy dialog, rozmowy i dyskusji. Co trzeba w naszym kraju zmienić, jak zmienić, ale świadomość obywatelska, narodowa musi być tak duża, żebyśmy nie pozwalali na tego typu rzeczy, żebyśmy nadzorowali to, co powinno zostać nadzorowane. To dlatego z Krzysztofem Tołwińskim, który mówi o agenturze amerykańsko-izraelskiej w Polsce, walczymy od wielu, wielu lat, co rolnicy nie za bardzo rozumieją, o budżet na poziomie to, co mówił Prawo i Sprawiedliwość, idąc do wyborów, że ten budżet jest najważniejszy, że najważniejsze są pieniądze właśnie na Agencję Bezpieczeństwa Żywności, na politykę kredytową dla rolnictwa. Po to, żeby też rolnikom właśnie to doradztwo, które tak naprawdę jest jednym wielkim syfilisem, doradztwo rolne pod zarządem Platformy Obywatelskiej PSL-u, a w tej chwili PiS-u, proszę Państwa, jest katastrofą. Jest katastrofą, ponieważ to doradztwo nie służy uświadamianiu polskich rolników w zakresie odejścia od chemizowania produkcji rolnej, tylko świadczy, proszę Państwa, o tym, że im więcej chemii, to tym lepiej. Nie sztuką jest nabrać ziemi. To, co niektórzy rolnicy robią, biorąc w dzierżawę i produkować shit, tylko sztuką jest mieć tego mniej, zdrowo. Ale rolnicy muszą mieć zagwarantowane rynki zbytu, muszą mieć zagwarantowaną Agencję Bezpieczeństwa Żywności, no i cenę rekomendowaną, wyliczoną na każdy rok kalendarzowy. A konsument, widząc to, co dzisiaj pokazaliśmy, zawsze to poprze, bo nie ma nic ważniejszego niż wartość, jaką jest zdrowie, bo jeżeli go nie będziemy mieli, proszę Państwa, to jesteśmy po prostu wrakiem człowieka i nie jesteśmy przydatni w społeczeństwie. Dzisiaj można powiedzieć, że 30 milionów Polaków strutych jest chemią w żywności, metalami ciężkimi, strutych jest, proszę Państwa, glifosatem i to jest ostatni dzwonek, to jest ostatni alarm, proszę Państwa, z którym ja apeluję, żebyście zaczęli myśleć, co nas zabija. Już i pani Bosacka pokazywała w programach, co nas truje. Nikt na to nie zwraca uwagi. Już w tych programach mierzenia tym miernikiem mięsa, przecież te mierniki, które ja pokazywałem, za co zostałem przez Animex pozwany do sądu, a słyszycie Państwo, jak to wygląda. Nie było takiego oddźwięku w tej sprawie pokazywania, bo przecież inni ludzie pokazywali mi tym miernikiem, mierzyli. Nie było takiego dźwięku. Ten film, który pierwszy nagrałem, proszę Państwa, miał prawie 7 milionów oglądnięć. I to, proszę Państwa, jest obraz rzeczywistości. To jest obraz rzeczywistości, katastrofy, ale widzimy, że społeczeństwo
zaczyna się budzić. Udostępniajcie ten film. Niech wszyscy odsłuchają, niech wszyscy zobaczą. Wyślemy go do ministra Ardanowskiego. Niech ten chłop przestanie opowiadać bujdy na resora. Niech ten prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, do którego wysłałem i wystosowałem, osobiście byłem w kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej, w Pałacu Prezydenckim, przekazując petycję, żeby pan prezydent Andrzej Duda w końcu coś zrobił w tej sprawie, żeby wyszedł z inicjatywą legislacyjną ochrony zdrowia Polaków poprzez nadzór nad żywnością, proszę państwa, żeby ruszył dupą. Wyślemy to do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ten filmik powinien naprawdę jutro mieć oglądalność na poziomie co najmniej 15 tysięcy i coraz bardziej rosnąć. Więc niech wszyscy Polacy usłyszą, i wyborcy Platformy, i PiSu, i Konfederacji, i Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale i zarówno wszystkich partii politycznych, co się w naszym kraju dzieje. Tak dalej być nie może. Życząc miłego wieczoru, spokojnego. Apeluję do was, czytajcie etykiety, sprawdzajcie, co jecie i zwracajcie uwagę na to, co podajecie własnym dzieciom. I jednocześnie zapraszam was na proces sądowy z Michałem Kołodziejczakiem, który pozwał mnie do sądu, i zapraszam was na proces sądowy, który będzie miał miejsce w Sądzie Okręgowym w Warszawie z spółką podległą Schmidtfieldowi, Animexowi, AgriPlus w sprawie antybiotyków, i zapraszam na proces sądowy, który będzie w Jeleniej Górze z firmą Animex Morliny Berlinki Krakowskiej, żebyśmy tam naprawdę przeprali ich ostro, żeby naród polski się w końcu upomniał o to, żeby przestać stosować chemizację w żywności. A zobaczycie, twardo jest. Ja naprawdę nie mam lekkiej ręki i grzeczny nie będę. I nie będę dawał sobie po głowie skakać. Robię to dla narodu polskiego, robię to dla polskich obywateli, w szczególności dla tych dzieciaków z oddziałów onkologii, które przez takie właśnie rzeczy wylądowały i chorują. I zahamujmy przyczynę, a nie wydawajmy miliardy na skutki. Nie paśmy Big Pharmy, tylko jeżeli jesteśmy katolikami, to się wszyscy na procesie sądowym upomniemy o tego typu mechanizmy i niech sąd wystąpi do Najwyższej Izby Kontroli o przedstawienie wyników badań laboratoryjnych, które zostały przedstawione przez pana prezesa byłego Najwyższej Izby Kontroli, pana Kwiatkowskiego, bo przecież raport był w wyniku o jakieś badania tej żywności, a w szczególności z mięsem związane, więc tutaj będziemy mieli pole do popisu. Ten proces musi być procesem nas, narodu polskiego, nie tylko moim. Naprawdę apeluję do was, żebyście się interesowali. To nasze zdrowie, to nasze życie, to przyszłość Polski i Polaków. Pozdrawiam was serdecznie. Miłego wieczoru.